Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, a dokładnie siódmy dzień na naszym barcie na nowym serwerze W58. Dokładnie dzisiaj mija równy tydzień gry. No i tak jak wam wczoraj mówiłem, miała być przerwa, miało nie być dzisiaj odcinka, ale kilka rzeczy się przyczyniło do tego, że najprawdopodobniej znowu zrobimy fajny progresik. Po pierwsze jest to, że wczoraj na streamie do mnie dotarło, że dzisiaj już będziemy mogli odebrać tego beryla z eventu letniego, więc na pewno nas to fajnie zbustuje, to będzie duży beryl z 10 kopalni, także wrzucimy go tutaj do broni i na pewno nam to pomoże. Oprócz tego dzisiaj rano wstaję, loguję się, wchodzę sobie tutaj w twierdzę, patrzę, a tu mi wypadł duży gemik na inteligencję. W końcu coś dla mnie, jak widzicie, prawie 300 tutaj do butów go wsadziłem, tak więc no to już jest bardzo duży buścik. No i jeszcze trzecia sprawa, doszedłem do wniosku, że dobrze będzie w końcu wymienić itemki, które są już naprawdę stare. No jak pewnie śledzicie tą serię, oglądacie codziennie odcinki, to wiecie, że tutaj z tych lochów niestety prawie w ogóle nie lecą mi epiki, co jest dosyć bolące, że tak powiem, dlatego, że nie ma weekendu epickiego i tak dalej. No i tu niektóre itemy są już naprawdę bardzo stare. Na przykład ten wisiorek, zobaczcie, to jest na 3 cechy 127, tutaj mamy buty 128 i to są w sumie takie dwa najstarsze itemki. Tu zwróćcie uwagę, że już itemy, które mi ostatnio poleciały na wszystkie cechy, mi dają więcej aniżeli te na 3, więc wypada to zdecydowanie wymienić. Zacznę od wisiorka. Wisiorka już poszukałem przed odcinkiem, żeby was tutaj nie zanudzać szukaniem itemku, więc jak widzicie, już mamy wisiorek gotowy na samą inteligencję, a potem jeszcze może pomyślę o tych butach, zobaczymy jak to wyjdzie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Oprócz tego subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na tym nowym serwerku, o ile gracie, jak wam się podoba nowa klasa postaci, bo mi, szczerze mówiąc, chyba to widać po filmach zresztą, bardzo, bardzo siedzi. Dobra, zaczynamy. Przede wszystkim odbieramy tego berylka, jak widzicie, to również już mam przygotowane. No jeżeli ktoś grzybił tę misję, to dzisiaj jest właśnie ten dzień, w którym tego beryla będziecie mogli odebrać. Oczywiście zaznaczam tutaj też na wstępie, że najlepiej na tym, zwłaszcza nowym serwerze, poczekać do samego końca. Mamy jeszcze 3 dni, nie musimy tego beryla od razu odebrać, on nie przepadnie. Dobrze by było tutaj jeszcze, wiadomo, podekspić się, może poczekać, aż gildia wbije jeszcze większe rycki i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś jeszcze kopalnię buduje, to jeszcze poczekać, aż ta kopalnia będzie na wyższym poziomie i dopiero wtedy go odebrać. Ja też najlepiej jakbym to zrobił właśnie za te 3 dni, no ale z racji tego, że nagrywam dla was film, chcę, żeby to jakoś łatwiej poszły te lochy i tak dalej, no to odbiorę go po prostu dzisiaj, ale normalnie bym się pewnie jeszcze wstrzymał, więc dobra, odbieramy tego beryla, cyk, no i okej, co nam tutaj, o, mamy nagrodę, boski beryl 277, bardzo fajny, biorąc pod uwagę, że tu mamy 285 i to jest chyba, można powiedzieć, że górny rozrzut tych gemików, tu dostaliśmy 283, no to te 277 to nie jest źle. Dobra, wrzucamy go od razu do broni. Broni na razie nie wymieniam, no bo na wczorajszym odcinku wymieniłem i nie wiem ile wbiłem od tamtej pory. Jeden level, dwa, więc nie było jakiegoś dużego progresu. Dobra, teraz możemy sobie kupić to. Od razu wrzucę do kibelka, dlatego że jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem. Także to możemy wrzucić, już będzie z głowy. No i odzyskamy sobie klejnot. Okej, i na razie jeżeli chodzi o zmiany, to tyle. I tak myślę, że tutaj boost był dość potężny. No i oczywiście standardowo sprawdzimy sobie, jak wyglądają w tym momencie nasze procenty. Zdradzę wam, że już po wymianie tego tutaj kamyczka małego na duży na inteligencję, w sensie z tego z pierwszej kopalni na tego z dziesiątej, już mi tu fajnie na tą Madame Mystique, na której się wczoraj zatrzymaliśmy, procenciki wzrosły. No a teraz jak jeszcze takie wymiany poszły, to myślę, że będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Na szybko tutaj szczytam, żeby nie klikać, wiadomo, na pałę. Wszystkie statystyki mamy aktualne. No i dobra, sprawdzamy. Jeżeli to wyjdzie fajnie, to oczywiście zaczynam klikać. Kręci się nam tutaj pingwinek standardowo. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o moją pasywkę jeszcze? 4200, a ile mam? 4600. Dobra, to na luzie. Jeżeli o to chodzi, to na luzie. No i właśnie. Na prawie 3% na Madame Mystique, gdzie wczoraj mieliśmy na nią 0,05, 0,03, coś takiego. W każdym razie no, powinna paść bez większych problemów. To jest to. W sumie jeżeli chodzi o te itemy, to ja też troszeczkę dałem pupy, że tak powiem, żeby tu nie mówić bardziej ordynarnie, dlatego że już mogłem to szybciej po prostu pozmieniać, to już nawet, no ten beryl na pewno nam dał bardzo dużo, tu nie ma co mówić, ale no sama wymiana tych itemów, jeszcze dzisiaj może się pokuszę o zmianę butów, jak tam jeszcze parę leveli wbijemy i nic nie poleci ciekawego, to na pewno da nam sporo, no bo jednak wiadomo, no itemki na 3 staty są ważne, no ale jednak mimo wszystko tutaj jak już są bardzo przedawnione, a to są itemy, ja nie wiem czy nie z okolic jakiegoś 120
120 levela, czy tam może 130, no i dobra, mamy to. Więc no naprawdę, naprawdę bardzo stare, jakby nie patrzeć. Dobra, a co tu się w ogóle jeszcze pozmieniało, to może wam zaraz pokażę, ale okej, najpierw obejrzymy tą Madame Mystique, jak to tam tutaj poszło. No właśnie, potężny krytyk, coś pięknego. Przede wszystkim to, co wam powiedziałem na początku odcinka, mamy dzisiaj 7 dzień serwera i wpadło nam od razu po północy osiągnięcie graj 7 dni z rzędu. Pupilki wyglądają w tym momencie tak, jeszcze dzisiaj będę chciał tutaj złapać tego orzeszkuna, muszę się wyrobić w dzień, w ogóle dzisiaj, jutro, od jutra jest event tam expa golda, więc będę chciał tą wartę ustawić o 14 już, chociaż no na tym levelu to jeszcze nam dużo golda nie wpadnie, a to jeszcze zobaczę w sumie, jak to zrobię. Natomiast no orzeszkuna tak czy inaczej muszę złapać. No i dzisiaj znowu, tak jak wspomniałem, zrobiliśmy 5-0 w tych pubilkach. Wygląda to teraz tak. Arenka wygląda też w następujący sposób. Już mamy 40 runek, zaraz tutaj następny reset robię. Kolejne ulepszenie dzisiaj o 4.30. W ogóle myślałem, że o 3.00 mam kupca, miałem o 4.00, no ale miałem budzik, ustawiłem sobie, no i kolejne ulepszenie nam wpadło. Już mamy tych ulepszeń raz, 2, 3, 4, 5. Więc nie tak źle. Im szybciej te ulepszenia się zrobi, tym jakby lepiej. Dobra, tutaj misyjkę dnia mamy prostą, no i tyle, i więcej zmian tak naprawdę nie było. Tu mamy, jeszcze wam może w sumie na sam koniec pokażę topkę serwera po tym równym tygodniu gry, bo to też was może interesować. No ale generalnie, o, tu możemy zrobić nawet ataczek. Ostatnio coś mój kolega, o, tu mi się często Sachin trafia, to jest chyba w ogóle Polak, nie wiem, jak ogląda, to pozdrawiam, chociaż wątpię, no ale mówię, ostatnio nam ten nasz kolega od kontr się coś wykrzaczył. Tak więc niestety muszę tutaj losowych ludzi atakować, no ale i tak nie narzekam. Twierdza 11 już odpalona i znowu mamy Surek na czerwono. Trenera też na 7 ulepszyłem, bo wczoraj, co prawda teraz powinienem zbierać na serce 8 tych dusz, no ale jak mi się wczoraj pojawiło, że mogę go ulepszać, to stwierdziłem, że podlosz i po prostu, żeby to jakoś poszło, to zrobimy. No ale zwróćcie uwagę, że pokonaliśmy Madame Mystique i w dalszym ciągu nie dostaliśmy epika. Teraz mamy morderczego klauna Adolfika, to jest boss, więc z niego już epik powinien polecieć. No jakby to była jakaś broń, to byłbym rad, chociaż w sumie nawet nie broń. W sumie to czego ja... O, mamy buty. To jest dobry prognostyk, że tak powiem. Adolfik to wojownik. Wczoraj się w ogóle pomyliłem z jednym przeciwnikiem. Myślałem, że to był wojownik, a to był zwiad. To tam mi jedna osoba zwróciła uwagę w komentarzach. Zobaczcie, 3,5 miliona, Jezu, jakie te kryty są mocne. No tych wojowników to praktycznie nie ma w tych lochach, no my troszkę i oni padają. No i właśnie, to jest to, zobaczcie, jakie nam zajebiste budki poleciały. Co prawda na wszystkie cechy, więc no tutaj lepsze by były na 3, to oczywiste. No ale patrzcie, ile dostajemy, w ogóle jaki my mamy pancerz mały, 23% zaledwie po zmianie tych butów. A ile mieliśmy teraz? 22, no kurczę, lipa z tymi itemami jest duża, no ale robimy co możemy. Tu klejnocik oczywiście odzyskam, zmarnujemy epic, no ale trudno. Więc okej, budki można powiedzieć, że mam wymienione. Co bym tu jeszcze mógł wymienić ewentualnie? O, czapeczka widzę, że jest dość słaba. Właśnie to jest to, zobaczcie, że my ciągle dostajemy itemki na wszystkie cechy, jak jakieś nowe w ogóle nam lecą z lochów. A tutaj te, co mieliśmy na 3 staty, no to mamy już bardzo stare. No pierścionek jeszcze nie aż tak, no ale czapka również. No ale dobra, nieważne, mamy odblokowane piekło i lecimy dalej. Powiem wam szczerze, to jest w ogóle maguś niestety. Ale on chyba, dokładnie, jeszcze powinien nam paść. I dostaliśmy wisiorek, weźmiemy go, bo to jest wiadomo, no epic jest lepszy od, co by nie, jakby to nie wyglądało, no to zawsze nawet epic na 5 stat jest lepszy od takiego na jedną statę, więc spoko, tu nam pomógł wisiorek, na razie możemy odpuścić sobie. Oglądamy od razu też, jak to wygląda, tutaj niestety chyba pierwszy i trzeci to są magowie, no ale ten nam padł bardzo łatwo, dokładnie. Teraz chyba będzie jakiś wojownik, jak się nie, nie, teraz drugi to jest mag, okej, tak właśnie myślałem, że pierwszych dwóch to są magowie, tylko myślałem, że pierwszy i trzeci, no a tutaj jednak pierwszy i drugi, więc okej, sprawdźmy to, czy tego maga też nam się uda z łatwością pokonać. W teorii tak, no troszkę inteligencji straciliśmy, więc na magów to nie jest najlepsze, to bardziej nam się przyda potem, jak będziemy tam walczyć z jakimiś, wiecie, wojownikami, czy tam powiedzmy... No niekoniecznie wojownikami, no czy no, wojownikami też i zwiadowcami po prostu, nie? No bo to wiadomo, jak dostaniemy epic na 5 stat, to jednak on nam daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o walkę z innymi klasami. No ale teraz musimy jeszcze tego magusia niestety przeklikać, a to nie jest takie proste. Tamten pierwszy nam padł bardzo, bardzo szybko, no ale mówię, mieliśmy więcej inteligencji. Golda nie mamy za dużo, więc nawet nie ma co tutaj w zasadzie wrzucać czegokolwiek. Na pewno jeszcze tornada dużo zrobimy, zwróćcie uwagę, że to tornada jest, ja tu zrobię skana i sprawdzę, ile mamy na niego procent, czy jest w ogóle sens klikać, ale jak my się tak wzmocniliśmy, no to tornado, a jeszcze broń by w sumie można wymienić. No tak, tak, to w sumie nie pomyślałem, bo jednak trochę tych leveli już biliśmy, więc okej, zaraz to zrobimy, poczekajcie sekundkę, sprawdzę procenty, żeby tu już mieć to z głowy.
Pójdziemy do Tornada 0,69, no to nie są małe procenty, tak szczerze, ale żeby nie klikać, to jest maguś, to mimo wszystko tutaj sobie w tym Tornadzie dokładnie, jeszcze może jakieś 1-2 levelki dobijemy, jakiegoś golda nafarmimy też, tu w ogóle jak mam jakieś itemy dość tanie, to mogę rozmontowywać, ale z tego co widzę, dobra, to powiedzmy, że rozmontuję, no i niech będzie to, tutaj są takie droższe, to na razie niech będą do Wiedźmy, chociaż to i tak wiadomo, groszowe sprawy, to zaraz nam się to, że tak powiem, odwidzi i już to będzie inaczej wyglądać, no ale nieistotne, no właśnie, no i tu już są droższe rzeczy, dobra, to tego, to mogę rozmontować i lecimy dalej, epika dzisiaj nie mogliśmy rozmontować niestety, okej, mamy jakąś broń, zwróćmy uwagę, plus 18, to nie za dużo, na pewno już możemy dostać więcej, tylko właśnie kurczę, teraz jest ten problem, że tu mamy drogie te itemki, tu możemy w sumie na razie tego zostawić. Co dzisiaj chciała Wiedźma? Ma od nas dzisiaj czapeczki. Czy ja mam jakąś czapkę? Nie, czapek akurat żadnych nie mam. Dobra, lecimy dalej, trudno. I mamy 181 level, tu jakiś wisiorek, wisiorek nie za drogi, możemy od razu rozmontować. Golda, zobaczcie, że mamy bardzo, bardzo dużo, więc zaraz oczywiście zainwestujemy swoje statystyki. No i znowu, kurczę, to jest właśnie, bo chociaż to jeszcze będę mógł dokładnie wrzucić, tego nie chcę za bardzo do kibla, bo to jest droga rzecz, w sensie no droga, można tak powiedzieć, że droga, nie? Potem to już nie będzie za bardzo miało dużego znaczenia. Tu mamy coś na siłę i szczęście, tutaj mamy, ile ten pierścionek kosztuje? 200 tysięcy, to jest epic, ten kosztuje 13, dobra, to zamieniamy to w taki sposób i to jeszcze możemy rozmontować, ok, rozmontowań już nie mamy, więc będziemy po prostu te tańsze rzeczy sprzedawać, no ale to co mówiłem, tornadko również nam bardzo fajnie tu pójdzie, no dobra, no muszę zacząć sprzedawać, trudno, już mamy ponad 2 miliony, więc też te statystyki spuchną fajnie, patrzcie jak to w ogóle łatwo pada, czy jakiś wisiorek... Tu mam, chociaż ten wisiorek nie jest drogi, dobra, to nawet nie sprawdzam, tylko od razu sprzedajemy. To jest właśnie bolączka tego, że nam bardzo dużo tych itemków leci. Tu mamy coś na zręczność. No i w sumie to mogę nawet podmienić, szczerze mówiąc. Tu odzyskamy ten klejnot, on nie jest najlepszy, ale jakbyśmy chcieli ewentualnie jakąś wieżę zaraz tutaj jeszcze może pocisnąć czy coś. W sumie to na wieżę, dokładnie, ej, na wieży już mamy prawie 3%, czyli zobaczcie, to jest to co mówiłem, że już powolutku tutaj zaczyna się coś takiego, żeby właśnie ubierać te pachołki, że powolutku tutaj już będziemy jakby działać. Nie wiem, czy ja nawet dzisiaj nie wbiję, powiem wam szczerze, 200 levela. Jest naprawdę bardzo bardzo duża szansa na to, biorąc pod uwagę, że tego beryla nam się udało zdobyć i że no zobaczcie sami jak to fajnie idzie, więc okej, teraz tak, tutaj okej, to nam jeszcze padło, to sprzedajemy powiedzmy, bardzo dużo golda, jeszcze jakbyśmy jeden level wycisnęli z tego tornadka, w sumie to mogłem nie sprzedać tamtego tylko to, no ale to już kurczę, no z tą wiedźmą i tak będzie ciężko, tutaj tyle itemów nam będzie zaraz leciało, czy to właśnie ze strefy mroku, a ile mamy na strefę mroku, jeszcze zerknę, o, na strefę mroku mamy już prawie 22%, no zobaczcie, jeden dzień dosłownie, no ten beryl bardzo pomógł, to nie ma co się oszukiwać, ale wczoraj mieliśmy jeszcze 0,30%, a dzisiaj po raz kolejny taki progres, z racji tego, że jutro mnie praktycznie raczej nie ma w domu, z tego co się orientuję, bo jest to Fame MMA, to co wam mówiłem, no to dzisiaj może wam nagram taki fajniejszy odcinek, a potem może jeszcze, nie wiem, w jakąś niedzielkę albo sobotę jeszcze po wymianie gemów też tu na pewno by troszkę poszło, bo zwróćcie uwagę, że my nowe gemy mamy, jakby nie patrzeć, 3, bo mamy tego beryla z 10 kopalni, mamy ten jeden itemek na HP, w sensie ten jeden gem i mamy ten jeden gem, co nam dzisiaj rano poleciał na inteligencji, więc tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o gemiki, no to są jeszcze stare w głównej mierze, więc tu jeszcze na pewno będziemy mogli z tymi nowymi dużo zwojować. Okej, mamy jakiegoś maga, no on kurczę powinien nam paść, chcę jeszcze ten level dobić, bo wiecie, zawsze to większe średnie na broni wykręcimy. Tu w ogóle szczerze to możemy tego golda wydać, bo już nam się bardzo dużo go odłożyło, powiedzmy, że nawet do 1200 inteligencji i powiedzmy, że gdzieś do 1100 HP, żeby to tak wyglądało mniej więcej, chociaż no już troszkę to kosztuje. Ja tu standardowo z 500 000 sobie zostawię na szukanie broni ewentualnie, no ale dobra, teraz możemy tu, troszkę nam wzrosły te ciosy krytyczne przez to, że ten wisiorek zamieniliśmy na taki na wszystkie staty. Okej, tu nam jeszcze potrzeba, dokładnie, mamy 1100, no i powiedzmy, że jeszcze tego szczęścia dorzucę, ile tu mamy, w ogóle 700, no to powiedzmy, że gdzieś tak z 800, te kryty są bardzo, bardzo potrzebne, czy walczymy z magusiami, czy walczymy z wojami, no to jednak ten bard wydaje mi się, że głównie będzie tutaj bazował właśnie na krytach, z racji tego...
Z racji tego, że jest on no te kryty są mocne, nie? Jak walniemy kryta, to nie może uniknąć, przeciwnik nie może zblokować i tak dalej, więc no jest to bardzo, bardzo istotne. Dobra, i tyle goldzika sobie zostawimy, sporo nam poszło w statystyki, no i myślę, że teraz tego Magusia jeszcze łatwiej powinniśmy pokonać. Dobijemy 183 level i dzięki temu sobie tutaj, no wiadomo, nowy level, lepsze bronie poszukamy i będziemy dalej lecieć do tego piekła. To co wam mówiłem we wczorajszym odcinku, teraz ten cyrk grozy i piekło to jest tak naprawdę główne nasze, to są główne nasze lochy, główna droga do tego, żeby wbić właśnie ten 200 level. Okej, teraz tak, tu, no to powiedzmy, że sprzedam. Dobra, kogo teraz mamy z ciekawości? Zwiada, no to on padnie szybko, ale to zaraz. Szukamy brońki, jeszcze się tu przeloguję, żeby mi na pewno wszystko szczytało, że tak powiem. Broń będziemy mieć chyba, wcześniej mieliśmy, nie wiem, ze 171 levela albo drugiego, więc teraz zdecydowanie te bronie powinny być mocniejsze. No tutaj plus 23, tam było 36, no tu już fajny górny, tak z 1200 już byśmy przytulili na pewno tego górnego. Tu mamy plus 18, ej, to... O, tu mamy plus 3, no coś takiego, tylko że na inteligencję to bym mógł wziąć, ale w sumie myślałem, że mi więcej będą dać średnich, tak szczerze, myślałem, że już koło 40 się zaczniemy obracać, to fajne, no ale niestety rozrzut znowu słaby. O, mamy rękawiczki, przypadkiem nam wyleciały, to jak najbardziej sobie weźmiemy, znowu na wszystkie cechy, niestety, no ale lepsze to niż nic, no i dobra, teraz szukamy dalej tej brońki, bo to jest najważniejsze dla... O! Zobaczcie, plus 50 średnich, to jest chyba jeden z wyższych roli, że tak powiem, na tym levelu, no ale na wytrzymałość. No troszkę się zastanawiam, ale musiałbym tutaj na pewno jakiś gemik wymienić na inteligencję. No nie, szukam na inteligencję. Poszukamy dalej, spróbujemy. Pisaliście mi w ogóle co do tego szukania w tych sklepach, że najbardziej lubicie jak się szuka na weekendzie epickim. No to akurat się nie dziwię, szczerze mówiąc, no bo wiadomo, że weekend epicki to się roluje i co chwilę jakieś epiki wypadają, to jest o wiele ciekawsze niż takie szukanie, myślę, zwykłych itemków, zwykłych broni, więc to tam troszeczkę sprecyzowaliście pod wczorajszym odcinkiem w tych komentarzach, no ale tu mam nadzieję, że jakoś długo nam nie zajmie to, żeby taką brońkę, jaką byśmy chcieli znaleźć. Także tu mamy wytrzymałość, szczęście, tu mamy na siłę coś, tu mamy inteligencja, szczęście, dobra, tu mamy zręczność, inteligencja, siła, zręczność, no kurczę, okej, tu mamy, o Jezu, tu bardzo fajne, zobaczcie ten górny rozrzut, ponad 1250, jakby to było na inteligencję, no to bym brał oczywiście, nie, brałbym w ciemno, tu w ogóle bardzo dużo tych broni na dwie statystyki, tu znowu na szczęście, no to nas bardzo nie interesuje, bardzo często gdzieś wydaje mi się, że te itemki lecą na zręczność, nie wiem, może to takie moje, wiecie, odczucie dziwne, no ale jednak mam takie wrażenie, że tych itemków na zręczność leci bardzo dużo, jak my tutaj potrzebujemy głównie inteligencji, no ale to tak zawsze jest. Jesteśmy magiem, to nam lecą na inne cechy, jesteśmy zwiadowcą, to nam znowu leci na inteligencję, no i tak to po prostu działa, no ale trudno. Musimy szukać, no tu fajne średnie, no 45 to jest bardzo dużo, ale niestety... No to też nie, szczerze mówiąc, to też nie. 27, tylko rozrzut też nie jakiś wymarzony, więc okej, szukamy dalej. O, i dokładnie, czegoś takiego szukaliśmy. 1250, prawie 40 średnich nam daje inteligencja na plus, więc jak najbardziej klejnocik oczywiście odzyskujemy, bo to w sumie dzięki chyba temu klejnotowi taki tu progres robimy i nawet nie sprawdzam procentów, tyle nam doszło statystyk podstaw, w sensie doszła nam broń o wiele lepsza, że z tych 0,60% czy tam nawet 0,70 na niego było, zrobiło nam się pewnie ze 2% albo 3%, więc on powinien tutaj paść nam bardzo, bardzo łatwo, no i chyba potem z magami będziemy, chyba potem jeszcze 6 albo 7 to jest mag, tak mi się wydaje, i może na nim znowu broń zmienimy, ale jak tego pokonamy, to raczej kolejni powinni padać dość łatwo. Dokładnie, mamy 185 level, dobra, super, od razu sobie obejrzymy również, jak to wygląda, tutaj bez kryta, tu też bez kryta, okej, no ostatni krytyk, no w sumie najważniejsze, zobaczcie, w ogóle 8000 HP nam zostało, to też zawsze fajnie wygląda, tu może oddam tą kontrę jedną, bo zauważyłem, że tam oddał mi, żeby nie zgubić potem, a on daje bardzo dużo, więc czemu by nie skorzystać, i okej, lecimy dalej, teraz mamy kogo, teraz mamy wojownika, no on powinien paść bardzo łatwo, raczej tu jesteśmy przyzwyczajeni, że bardziej z wojownikami nie ma dużych problemów, zobaczcie, że wszystkie próby bardzo, bardzo bliskie, no tylko muszą jeszcze te kryty siąść, tak jak i zobacz, znowu nie było epika, nie? Znowu nie dostaliśmy żadnego itemku epickiego za tamtego Magusia. Zobaczymy jak... O, teraz dostaliśmy broń, ale zwykłą. No to też nam... tak. O, i minus 9 jeszcze. No właśnie, no to jest to, co wam mówiłem.
I niestety tu, jeżeli chodzi o tego barda, to ja nie wiem o co chodzi, no ale z tymi epikami jest tragedia, ale tam jaki kryt, 4,6 miliona. Piękna sprawa, lecimy dalej. Teraz mamy czwartego, Męczy Dusza, to jest zwiad, zobaczcie, pierwsza próba niezbyt obiecująca, w ogóle nic mu nie zabraliśmy HP. No ze zwiadami wydaje mi się, że jest ciężej, z racji tego, że... No, a może jednak nie. Z racji tego, że mieliśmy tam, wiadomo, wojownik na bloka ma 25%, zwiad na unik ma 50%, więc no tutaj te kryty muszą wchodzić zdecydowanie. No ale patrzcie, no to były 3 ciosy, z tego 2 krytyczne. O kurde, ale się tu dzieje. No i dobra, mamy następnego maga, 190 level. Za dużo tych leveli nie wbiliśmy w sumie od ostatniej wymiany broni. Ten zlepek potępionych dusz chyba nam powinien jeszcze paść. Ja tu może jeszcze wrzucę trochę w inteligencję. Troszkę tu mi się rozjechały te proporcje, miałem iść 1:1. Ale to troszkę inaczej wygląda teraz. No ale dobra, powiedzmy, no na Magusia powinno to tak wyglądać. 366 tysięcy. Zanim sprawdzę procenty na niego, to trochę poklikam, bo szczerze mówiąc, może i by się udało go jeszcze pokonać bez żadnej zmiany broni. Takie mam coś odczucie. No mówię, te broni i tak mi za wiele nie dadzą, więc znowu tutaj szukać mija się delikatnie z celem. Ale kurczę, teraz to powiem wam, że jestem najarany na to, żeby wbić ten 200 poziom, że tak powiem. Jak już mamy tu 190, taki progres. Te lochy nam dają bardzo dużo, bo tak średnio jeden loch to jest nawet, poczekajcie, ile mamy? 45 milionów expa potrzebujemy teraz na level, a Męczy Dusza nam dała, no, to są, powiedzmy, że nawet prawie 2,5 levela za jeden loch dostajemy, więc no, tutaj 4 lochy tak naprawdę około i będziemy mieli już ten 200, więc no, chciałbym to zrobić. Tu zobaczcie, że ci magowie są przeważnie dla nas problemem, to bym się w sumie nie spodziewał, jako że jesteśmy magiem, no to przeważnie ten mag na magów ma łatwiej niż tam jakiś zwiadowca, to już często powtarzam, no ale tu niestety, kurczę, nie jest tak łatwo. Dobra, żeby tak nie klikać na pałę, może jednak faktycznie tej broni poszukamy, ale najpierw sprawdzę procenty. No jak będzie ponad 0,50%, to klikam, natomiast jak będzie mniej, no to wypadałoby po prostu tą broń wymienić, ewentualnie jeszcze jakieś tornado tam kliknąć, zobaczymy. Na razie zostawiam tę wieżę, tą strefę mroku, to wszystko zostawiam na potem, na razie chcę po prostu domknąć to piekło, żeby mieć to, że tak powiem, z głowy. 0,57 na nią mamy, no to nie tak mało, ale dobra, żeby troszeczkę te procenty zwiększyć. Broni nie będę wymieniał jeszcze, ale tutaj może jakiś level z tornada. O, zobaczcie, w sumie to nam broń już daje 36, akurat nam się taka wylosowała, no to sporo. No ale dobra, na razie się tu jeszcze wstrzymam. Jak, tak jak mówię, jakiś level ewentualnie z tornada. Tu mamy jakiegoś zwiadowcę. To on powinien paść w miarę łatwo. Chociaż no tu kurczę, o dziwo, może ci zwiadowcy to będą teraz większym problemem w tornadzie niż wojownicy. Dość na to wygląda. Teraz mamy wojownika, Dziadzio Mróz, 125 już w ogóle tornado. Setne już żeśmy przebili, to już wcześniej mówiłem, albo nie mówiłem, ale mogliście zauważyć. No kurde, ten odcinek chyba będzie długi, ale to będzie wbijanie 200 levela, więc raczej wam się będzie podobać po prostu. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy zwiadowcę. Okej, ten pokój. Teraz mamy znowu wojownika, łatwo pokonany, no i jeszcze jeden nam tutaj padnie i powinniśmy wbić 191 level, dokładnie, teraz mamy Magusia, okej, to się na razie wstrzymam, mamy prawie 2 miliony, powiedzmy, że dobiję tutaj troszeczkę tej inteligencji jeszcze w podstawie, do 1250 jakoś, pyk, teraz możemy troszkę tego HP jeszcze wrzucić, żeby znowu tak z pół miliona zostało na broń, dokładnie, powiedzmy, że gdzieś tyle i okej, teraz możemy już zacząć próbować to tornado, skoro tornado, co my tu mamy, na siłkę, skoro tornado... No, tu bym nie chciał tego sprzedać, bo to jest drogie, no ale muszę, no nie mam miejsca, trudno. Skoro już mamy fajne procenty na to tornado, oni się już będą ubierać, zobaczcie, powolutku, to jak... Chociaż... A ten hełmik nie będzie lepszy dla nas, tak całkiem... No właśnie, tak też myślałem. To też jest właśnie plus, to co wam mówiłem na wczorajszym odcinku, że jeszcze przypadkiem się tutaj my również możemy... ubrać, także git, piesek mi tam szczeka w tle, mam nadzieję, że to nie wchodzi na mikrofon, ale dobra, lecimy dalej. Teraz mamy ołowianego weterana, ten hełmik mi na pewno pomoże też, wiadomo, na tutaj przeczyszczenie tego piekła. No to nie jest za mocne, więc okej. Naszykowałem się, żeby klikać tą wieżę tylko głównie po to, żeby tu się ubierać, a tu niestety nie mam mamy jakąś broń, nie mam rozmontowań już gotowych, broń oczywiście zakładamy.
Wszystkie rozmontowania niestety głupio dość wykorzystałem, no i teraz będę musiał, jak coś mi nie będzie pasować, to będę musiał po prostu się tego pozbywać, no ale dobra, na razie tutaj powoli ich jakoś ubieramy. Oczywiście mi chodzi o itemki epickie, nie? Bo to jest zawsze darmowy kryształ. Lecimy dalej, mamy już dla wojownika na szczęście broń, więc super, bo on bił z łapki, także to też na pewno pomoże. Golda, zobaczcie, 2 miliony już, mamy jakiś paseczek znowu dla zwiadowcy. Dobra, powiedzmy, że zrobimy tak, cyk, okej, okay, lecimy dalej. No to jest to, co wam mówiłem, to jest to, co, o czym wspominałem, że teraz będzie to szło o wiele łatwiej i tak jakby samo się napędzało. Znowu jakiś pierścionek, tym razem na zręczność, jak najbardziej możemy wymienić, to możemy sprzedać i lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy inteligencja, to jest Maguś w takim razie, no ale dobra, no on też powinien paść. No to wszystko, mówię, ten content z takich rzeczy pobocznych, chociaż no ta wieża, wiadomo, przed eventem Golda jak najlepiej ją docisnąć jak najbardziej, bo każda wieża pokonana, jak pewnie wiecie, to jest następny procent do Golda, który nam leci z awki, więc dobrze by było po prostu tą wieżę jak najdalej mieć popchaną przed jutrzejszym dniem. No ale to też jest wszystko robione tak naprawdę głównie po to, żeby wbić ten 200 level, żeby to nam się udało na odcinku zrobić, no jak wiadomo. Dobra, ten już nam nie pada, to wiecie co? Teraz lecimy tu, dokładnie. Mamy znowu jakąś brońkę dla wojownika. Minus 26, no to nic, to muszę niestety wyrzucić. Chociaż, kurczę, mogę w sumie to, jak już, to lepiej chyba wyrzucać te itemki, a to zostawić do rozmontowania. Nie wiem, no to jest zawsze dylemat. Zawsze tyle tego leci na początku, że kurczę. Zawsze też właśnie, pamiętam, że oprócz weekendu epickiego, zawsze też był event Kowala w ten właśnie drugi weekend serwera, po to, żeby tutaj... tu mamy na wszystkie staty, ale... No to powiedzmy, że wymienimy. Oj, to jest zwykły epik, to jego oczywiście zostawię. Tutaj najtańszy itemek sprzedam. Właśnie po to, żeby tu mieć 15 rozmontowań, bo tyle tych itemków leci ze wszystkiego, że się to po prostu przydaje. No a tu niestety zostaliśmy zrobieni w bambuko. Ale dobra, lecimy dalej. Mamy już pokonanego piątego, więc już możemy dostać kluczyk do następnego lochu. Mamy jakąś klatę, ale niestety jest słabsza. Więc dobra, zrobimy tak, że po prostu to sprzedam. Zostawimy to w taki sposób. Lecimy dalej, może się już uda te zbezczeszczone katakumby zamknąć. Tu mamy znowu jakiś itemek, ale jego już chyba nikomu nie... No tu jest niby, chociaż on ma dziurę, to nie, bo będę musiał tą dziurę robić specjalnie. Dobra, to robimy to w taki sposób. Zobaczcie, ile mi już golda się odłożyło. Prawie 4 miliony, więc super. Mamy jakiegoś Magusia, znowu rękawice. Te rękawice, w sumie to tak, dziury nie będę robił, dlatego że w tym na przykład mam dziurę, więc po prostu wrzucę tu, żeby nie marnować grzybów. I okej, lecimy teraz tu. Teraz mamy mięsnego golema, to jest wojownik. Dobiliśmy, zobaczcie, 192 level. Mamy teraz coś na zręczność, więc jak najbardziej. Tylko znowu muszę odzyskać klejnot, pyk. No i myślę, że te zbezczeszczone katagumby pierwsze już uda mi się zamknąć. To też robię w sumie głównie po to, chociaż kurcz, a nie, bo to na zręczność było, dobra, bo też już jak coś na inteligencję mi poleci, to mógłbym w sumie też sprawdzać dla siebie, czy mi się to nie przydało, też o tym zapominam. No to jest to, ja dużo rzeczy jak jeszcze na odcinku robię chaotycznie, ale okej, okay, mamy to, pierwszy loszek zamknięty, mamy jakąś klatę na dla Magusia, jak najbardziej się nam ona przyda. No i dobra, na razie tyle. Powiedzmy, że gdzieś wrzucę tego golda do 1200 w HP, ile ja tu potrzebuję? 4300, dobra, to my tego golda mamy akurat bardzo, bardzo dużo na zapas, że tak powiem. Także tego sobie wrzucimy tutaj, żeby było tak z 1200, powiedzmy. Nie wiem, czy to w sumie jest najmądrzejsze z racji tego, że mamy walkę teraz z magiem, ale dobra, resztę wrzucę w inteligencję i powiedzmy troszeczkę jeszcze w tego kryta, żeby jeszcze go tam ewentualnie troszkę wzmocnić i po raz kolejny zostawię sobie pół miliona na broń standard, chociaż kurczę, no jeszcze te 30% przekręcić, to nie jest jakieś bardzo drogie. O, równe 850, zobaczcie, dobra, super. No i co? No i wracamy teraz do tego maga. Teraz to powinno nam jeszcze łatwiej paść. Wzmocniliśmy się my, jakieś chyba tą czapką głównie, no i oczywiście tym goldem, który nam poleciał, czy to z wieży, czy to z tornada, więc no teraz powinno to paść bardzo, bardzo łatwo, przynajmniej mam taką nadzieję. No bo zobaczcie, że kurczę, walczymy z jakimś zwiadem, to jest dosłownie kilka grzybów pada, walczymy z wojownikiem tak samo, kilka grzybów pada, no a tutaj z tymi magusiami niestety nie jest to takie proste, tutaj oni nas głównie blokują, no ale dobra, no mówię, mieliśmy na niego i tak ponad 0,50%, 0,55%, więc po tych wszystkich zmianach, po tym wszystkim, co zrobiliśmy, raczej już myślę, że z ponad 1% powinien tak czy inaczej na niego być, więc no też nie wiadomo, czy ten kalkulator na pewno dobrze liczy wszystko.
no ale nie, no to już raczej oczywiste, że on powinien nam w końcu paść, tylko no fajnie jakby padł w miarę szybko, że tak powiem, żebyśmy już się mogli zająć kolejnymi, który mamy level 192, okej, no to jeszcze 8 leveli do tego upragnionego 200. Nam potrzeba. 200 level w tydzień, no nie, fajnie, znaczy jak go wbijemy oczywiście, ale już tak powiedzmy, że zacznę sobie marzyć po części. Jeżeli uda nam się ten 200 level w tydzień wbić faktycznie, to powiem, kurde, zaczynam się zastanawiać, czy tutaj nie lepiej jeszcze będzie broni poszukać, żeby to już mieć jakby z głowy, skoro nam nie pada. 200 level w tydzień, no nie brzmi to tak samo, o kurde, już tu nam dają po 60 te bronie. Jezu, jak to trzeba wymieniać praktycznie co kilka leveli te bronie, Magusia. Nie brzmi to tak może dumnie jak 200 level w 3 dni, wiadomo, jednak w 3 dni no to brzmi o wiele lepiej, no ale tak czy inaczej nie jest to chyba najgorszy wynik, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu mamy coś na siłę, tu mamy znowu na wytrzymałość, tu mamy coś na szczęście. O kurde. O wow, no górny rozrzut może mniejszy, ale prawie 60 średnik, dobra, ja tu klikam jak dzban zamiast od razu tej broni poszukać. No jak już mam jakiegoś bloka czy coś, to muszę zdecydowanie się po prostu zaopatrzyć w nową broń, no bo mówię, no tutaj dosłownie nawet i 5 leveli nam wystarczy, żeby te bronie już potrafiły wlecieć z takim rozrzutem, żeby było w sensie rozrzutem, z takimi średnimi głównie, żeby tu faktycznie było warto, no i dokładnie, mamy to, 194 level, zobaczmy. Jak ta walka wyglądała z ciekawości. Pierwszy kryt, drugi kryt. Okej, no tutaj dużo krytów musiało polecieć. Ledwo, co prawda, no ale okej. Pokonaliśmy go, teraz mamy biczownika. Biczownik to jest wojownik, więc z nim tu, mam nadzieję, problemów większych nie będzie. Znowu nam epik nie poleciał swoją drogą. Nie wiem, o co chodzi. W ogóle słyszałem, że jest jakiś błąd z bardem, to też się mogę podzielić. Że jak robimy wieże, to nie lecą nam w ogóle epiki żadne, jak, tak jak mówię, no jak gramy tym bardem. Z tym, że no jak widzicie, mi akurat z wieży lecą epiki, więc no chyba po prostu mamy pecha, jeżeli chodzi o te zwykłe lochy, no bo jednak to nie jest tak, że nam w ogóle tych epików nie daje, tylko nam jakiś tam od czasu do czasu poleci, no ale to jest bardzo, bardzo rzadka rzecz. Okej, mamy teraz piekielnego ogara, to jest zwiadowca, pyk, nic, nie ma problemu, sprawdźmy sobie to. Jeszcze łatwiej z tym zwiadowcą poszło niż z wojownikiem. Zobaczcie, jaką on nam bułę wywalił, ale za to, jaką my mu się bułą odwdzięczyliśmy. Piękna sprawa, okej, lecimy dalej. Teraz mamy wodza Minecraft, to jest po raz kolejny wojownik. No i tak naprawdę, no i dokładnie, mamy to. 200 level. 200 level w tydzień, to już się stało faktem. Mówię, nie brzmi to tak samo jak tutaj, no 200 level w 3 dni, to co już zresztą powiedziałem wam wcześniej. No ale i tak moim zdaniem jest super. Dobra, dostaliśmy, kolejnego pokonaliśmy. Tego oglądaliśmy w ogóle? Chyba nie. Chyba piekielnego, na piekielnym ogarze skończyliśmy. Dobra, to obejrzymy sobie tego, co tutaj za ciosy leciały. No właśnie, właśnie o ty... Kurde, ej, ale zobaczcie, no znaczy no nie wiem, bo też teraz mi jest ciężko się odnosić jakby z racji tego, że mamy tego beryla, to jest na pewno duży buz, ale kurde, no ten bard to tak czyści te lochy, że to jest masakra. Okej, mamy tutaj coś, tu jak najbardziej sobie wymienimy, to jest co prawda znowu na wszystkie cechy, jak już nam poleci w końcu jakiś itemek z lochu, no to na wszystkie cechy, ale to nic. I na koniec mamy Belzebosa, który również jest wojownikiem i z którym chyba... jeszcze przed jakąś wymianą broni czy czymkolwiek takim sobie również poradzimy, tak mi się przynajmniej wydaje, dobrze by na pewno było. Także tu jeszcze go poklikamy troszeczkę, powiedzmy, no ale fajnie, 204 level już mamy. No dawaj, dawaj, jeszcze nam padnie. Potem nam się odblokuje 13 piętro. W tym 13 piętrze, jak dobrze pamiętam, pierwszy to jest chyba wojownik. Jakbyśmy jakąś jeszcze broń wymienili może. Chociaż kurczę, w sumie czy ja wiem, czy ja chcę aż tak dociskać. No już powiedzmy, nasze założenie na ten odcinek zostało zrealizowane, więc nie wiem, czy w sumie chcę to robić, czy po prostu sobie odpuścić i poczekać chwilę, żeby potem znowu jakimś fajniejszym progresem was uraczyć. Może jeszcze do tej wieży troszkę pójdę. Zobaczę, jak no, nam to zacznie padać. No ale dobra, najpierw to już chcę tego Belzebosa pokonać po prostu, żeby mieć to już w końcu z głowy. Fajny tam itemek nam poleciał, w sumie to mamy trochę golda, powiedzmy, że może tutaj tej inteligencji dorzucę. Coś nam on długo nie pada tak swoją drogą.
Okej, okay, jeszcze troszeczkę, jeszcze jeden, dobra, mamy 1300, tutaj powiedzmy, że z 1210 niech będzie, mało golda mi zostało, no ale to nieistotne, dobra, no klikamy go, no muszę jakieś buły wejść po prostu, tu jakby nic innego nam nie zostało, tylko jakieś buły, żeby weszły, tak jak zresztą to standardowo w walce barda z wojownikiem wygląda, no i nie powinno, o, tam znowu jakaś bliska próba, kurczę, czy oglądaliśmy w ogóle tą walkę poprzednią, bo już mi się tu, my, tak, oglądaliśmy, bo tych dwóch obejrzeliśmy pod rząd. Dobra, no klikam, próbujemy. To jest w ogóle boss, więc on nam też powinien dać, chyba tak to działa w tych, bo w tych lochach początkowych zawsze mamy 100% na epic z 10 przeciwnika. W tych kolejnych, że tak powiem, w tych już powiedzmy late game'owych niby, czyli tam jakieś piekło i tak dalej, chyba to działa tak samo, tak mi się przynajmniej wydaje, że z ostatniego również mamy 100% na epica. No ale dobra, najpierw to my musimy go tutaj ubić, żeby faktycznie był ten epic. No a tu coś się nie zanosi. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 40 prób około na niego. Jeżeli by się nie udało, to wymienię tą broń. No i wtedy z tą nową bronią powinno nam paść. No to jest nasz priorytet tak naprawdę. Potem 13 piętro to już jest taki delikatny, można powiedzieć, przestój, że tak powiem. Potem w tym 13 piętrze już tak nie będziemy lecieć jeden za drugim, tak jak na przykład w tym piekle, jak zresztą sami widzicie. Więc można powiedzieć, że chcemy po prostu to piekło zamknąć, żeby to już mieć z głowy, a dalej sobie myśleć. Dobra, 1, 2, okej. Okay. Czyli mamy tak, przerwę, nie mam w ogóle golda, spróbujmy tutaj jakąś dokładnie wieżę pocisnąć, mamy jakąś klatówę, klaty barbar nie ma, więc jak najbardziej. Teraz cyk, mamy jakieś rękawiczki i to z dziurą, więc jak najbardziej. Co mi tu daje najmniej kryształu? Chyba te rękawiczki właśnie, okej. Okay. No to te sobie wywalimy, tu jeszcze możemy cyk, dokładnie, troszkę nam golda poleciało. Mamy coś na zręczność, plus 17, no to powiedzmy musiałbym wymieniać gema, więc nie, powiedzmy, że nie, okej, okay, mamy trochę golda, no i okej, okay, szukam broni tutaj, plus 40 już mi po raz kolejny dają, jak sami widzicie. Plus 31, no górny trochę za mały, ale nie wiem. Dobra, nie, poszukamy jeszcze troszkę, zobaczymy. Liczę, że mi coś fajniejszego wypadnie. Tu plus 40, ale górny jeszcze mniejszy. Zobaczcie, że nagle mi zaczęły lecieć co chwilę na inteligencję bronie. O, znowu, no ale niestety znowu rozrzut nie oddaje za bardzo. Ale tu oddaje, 1277, co prawda 30 średnich, niecałe nawet. O Jezu, ja mam za mało złota, to aż tyle kosztuje, dobra, no to może jeszcze jedną wieżę zrobimy, dokładnie. Znowu mamy rękawice dla naszej Kunegundy, więc okej, muszę to zrobić w taki sposób. Szkoda mi też tych itemków tutaj klikać, no ale no sami wiecie jak to wygląda, no ciężko to jakby pogodzić wszystko, ale okej, weźmiemy sobie tego palucha, tu odzyskamy klejnocik, tutaj wrzucimy i dobra, i sprawdzam procenty na SF Toolsie, żeby nie klikać tu na pałem. To powiedzmy, że sobie sprawdzimy na tego wojownika. No powinny być spore, kurczę. No my nigdy z wojownikiem nie miewaliśmy problemów, więc powinno to raczej w miarę wyglądać. Kręci się, kręci pingwinek. Ponad 1%. No ej, no to kurczę, no musi on paść. No nic tu innego nie klikam. Najwyżej się wywalę całkowicie z grzybów, ale no dopóki on nie padnie, to po prostu mówię, na nic innego się nie przerzucam, no bo on mi daje jeszcze levele i tak dalej. Nie wiem, czy nawet, poczekajcie, 200... Może nawet dokładnie, miałem mówić, że może wbijemy z 2,5 levela i dokładnie tyle wbiliśmy. Mieliśmy chyba 204,5, mamy 207. Także super, super nam to wyszło. Dostaliśmy wreszcie jakiś itemek na 3 staty, zobaczcie. Oj, pancerza tracimy. Oj. A tu ile mi daje? Plus 16. No i to jest właśnie dylemat, powiem wam. No, mamy pancerza na plus, na minus w sensie, i tak mamy za mało, bo 21% zaledwie. Daje mi niby 99 tych na plus głównych cech, zabiera mi troszkę boków. No nie wiem, szczerze mówiąc, w sumie to się zastanowię. Dobra, na razie odrzucę tutaj na bok. Zobaczymy jak ta walka wyglądała. Jeszcze tu sobie obejrzymy, pierwszy kryt, tutaj jakieś zwykłe, no i 5 milionów na koniec, no pięknie, cudownie to wszystko idzie. Mamy 200 level, jako nie wiem który na serwerze, zaraz tu ten ranking wam jeszcze pokażę, 40 minut odcinka prawie. Co ja tu chcę jeszcze kliknąć ewentualnie? 13 piętra raczej nam się nie uda, tak mi się wydaje, więc może ewentualnie jeszcze jakąś wieżę dociśniemy delikatnie przed jutrem, tak jak wam wspomniałem, no chyba, że tu długo, a ile mamy w ogóle procent na tą wieżę, bo w sumie skanowałem i spojrzałem tylko na ten
na tego Belzebosa. Dobra, tu nam jeszcze wieża padła. Mamy 602, więc powiedzmy, że cyk. Ej, mamy ponad 13% na wieżę. No to tych wież jeszcze troszeczkę powinno nam paść. Znowu mamy broń dla wojownika. No czemu mi dla kogoś innego nie poleci broń? Ale plus 42, no to spoko. Powiedzmy, że przyjmę. Tylko kurczę, no boli trochę strata tych itemów. Znowu jakiś pierścionek na siłę w tym momencie. Plus 24, możemy podmienić, bo i tak nic nie tracimy. Tu mamy też mniej, no boli to trochę, boli, bo tu tracimy dużo kryształów. Wy tak nie róbcie, ja to robię na potrzeby odcinka, żeby na tym odcinku się jeszcze coś zadziało, żebyśmy jeszcze coś kliknęli i tak dalej. Wy po prostu tak nie róbcie, tylko sobie na spokojnie czekajcie. Jak będziecie mieli jutro 5 rozmontowań kolejnych, to po prostu skorzystajcie z tych rozmontowań i dopiero coś tam kliknijcie, bo tu też nie ma co tak grać na wariata, no a mówię, potem tego kryształu będziecie do tych ulepszeń potrzebować. Dobra, mamy teraz jakiegoś magusia z tego co widzę, 2 miliony już nam się uzbierały. Także git. Nie wiem, czy my już teraz w ogóle nie możemy Esterosu tak szczerze odblokować. Może tu spróbuję. Czy to klucz do Esterosu? Jeżeli to by był klucz do Esterosu. Tak, ty, Esteros nam się odblokował. Jezu, jakie to jest piękne wszystko. Jak tu nam się wszystko zaczęło układać nagle przypadkiem. Dobra, dawaj mi tego wojownika. Pierwszy i drugi powinien paść, dokładnie. Mamy 208 level, mamy coś na inteligencję na 3 staty, plus 76, no tu już jak najbardziej podmieniam. Fajnie, zaraz obejrzymy oczywiście, tylko że teraz... No dokładnie, tego tak samo. I mamy prawie 210 level. Boże, jaki to jest progres, jaki to jest piękny odcinek. Wszystko mi się nagrywa, mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Nawet jakby się coś zepsuło z dźwiękiem czy coś, to i tak to wrzucam, bo aż szkoda nie wrzucić po prostu. Okej, mamy znowu coś na inteligencję. To możemy dać temu na razie, to możemy sprzedać. Powiedzmy, że to też nie będzie głupie. Obejrzymy sobie te dwa lożki, no ale to jest standard, że pierwszych dwóch w Esterosie nam... Zobaczcie, jaki to jest w ogóle fart, że nam akurat klucz do tego Esterosu poleciał. Tu mamy piękny kryt, 5,8 miliona prawie. Teraz mamy... No tak samo, kryty, 3,7, o i na koniec 6, piękna sprawa, dobra, to już jest magus, jego już raczej nie klikniemy, dobra, lecimy dalej, zobaczmy jak to tutaj z tym, no tą wieżę taką z 20 bym chciał w sumie przebić, tak szczerze. Tu w ogóle jeszcze przyda nam się tornadko chociaż jedno pchnąć, żeby dobić ten 210, żeby to już tak ładnie, wiecie, było równo. Dokładnie, mamy 210 git, mamy też troszkę golda. Tego HP bym chciał w sumie dobić, żeby już mieć tak samo 1300, żeby wrócić do tego podziału, że tak powiem, 1 do 1. No w sumie to się nie uda, trochę stracę, powiedzmy, że tyle, żeby było równo. Ja mam jakąś manię tych równych liczb. Teraz mamy wojownika, dobra, to na razie opluję go. I okej, lecimy dalej. Okej, udało się, już się tu w ogóle powtarzam, ale dobra, super budki nam poleciały swoją drogą. Dobra, widzę, że jest w ogóle godzina 12. Nie wiedziałem, że mi tak długo zajmie. Już mi tutaj gra przypomnienie, w sensie budzik na zegarku. Odbieramy sobie oczywiście Akademię, dlatego że od jutra jest oprócz eventu Golda również event Expa. Jak pewnie wiecie, Akademia 20 nam się zapełnia 12 godzin, więc ja tutaj na innych kontach sobie poodbieram tą Akademię i po prostu od godziny 12, wiadomo, do 24 mi się zapełni ta Akademia. Muszę pamiętać, żeby jej tutaj w ogóle nie tykać, nie ruszać. Tu możemy, powiedzmy, zaraz ofiarę zrobić, ale to już po odcinku i będę miał po prostu ją zapełnioną i odbiorę sobie od razu ją z tym bonusem razy dwa. To też jakby myślę, że dość istotne. Dobra, wracamy. Tu nam się udało tego maga pokonać. Teraz mamy jakiś hełmik dla zwiadowcy, no ale niezbyt fajny. Dobra, to zamienimy, bo on mi daje więcej kryształu. Lecimy dalej. Teraz mamy koło, teraz zwiadowcę. Okej, no to ten zwiadowca powinien paść. Kiedy mi w końcu jakieś bronie polecą dla tych pachołków? Bo te bronie już, no wojownik ma aktualną, wiadomo, to już widzieliście zresztą. Natomiast jeżeli chodzi o magusia i zwiadowcę, to mają, w sensie magusia i Kunegundę, to mają takie stare te bronie, że no już wypadałoby im po prostu wymienić. No a tu w ogóle nam nie leci. Klucz tak samo nam przecież mógł polecieć równie dobrze do strefy mroku, nie? No bo tu już mamy zamknięty ten pierwszy lock, więc do tego drugiego też nam może polecieć. A tu kurde taki fart, że udało nam się... O, tu w ogóle przypadkiem tornado kliknąłem. Taki fart, że udało nam się akurat dostać do Esterosu. Dobra, lecimy dalej do tego, do tej wieży. No kurczę, no to te 20% bym chciał przebić chociaż przed tym eventem Golda, żeby to jakoś wyglądało sensownie. No a tu jak widzimy, nie za bardzo niestety nam to wszystko wychodzi. No dawaj, dawaj, to jest zwiadowca. No to unikami powinniśmy porobić. W sensie Kunegunda powinna nam tam pomóc. Z magami to jeszcze rozumiem, że zawsze z tymi magami jest tam jakiś problem na początku, jeżeli chodzi o wieżę. Natomiast jeżeli chodzi o inne klasy postaci, to raczej to w miarę szybko nam
pada, no a tu coś nie chce, no ale dobra. No też zobaczcie, no te pachołki tak czy inaczej, Maguś prawie cały rozebrany, no Barbar powiedzmy, że tam w miarę ubrany, Kunegunda też, no to w sumie Kunegunda najważniejsza, że tak powiem, żeby tu w ogóle to jakoś wyglądało, no ale kurczę, no nie chce nam paść. Dobra, i jeszcze powiedzmy, o dobra, padło, miałem mówić, że jeszcze z 50 grzybków i dajemy sobie spokój, ale udało się, akurat wymienimy wisiorek, bo ten ma zwykły, więc jak najbardziej się przyda i lecimy dalej. Teraz mamy jakiegoś wojownika, on też powinien nam paść, dokładnie znowu pierścionek, zwróćcie uwagę, ile nam tych pierścionków leci, ale ten ma miejsce na miejsce na klejnot, więc jak najbardziej git. Teraz mamy kogo? Teraz mamy znowu jakiegoś zwiadowcę. Dobra, on nam padł w miarę szybko, są jakieś rękawice, ale one nam się bardzo nie przydadzą, bardzo dużo zmarnowanego kryształu, za każdym razem jak wyrzucam ten jakiś itemek, to mnie to boli, no ale jest jak jest. Tu mamy już plus 23, ale musiałbym zamieniać, no to jeszcze nie, żeby tak chociaż 30 dawało, to wtedy się będzie opłacać. No i dobra, teraz, a nie, myślałem, że mamy Magusia, a teraz mamy wojownika. To może jeszcze tego wojownika by się udało kliknąć, tak szczerze, dokładnie, udało nam się. Mamy jakąś klatę na 3 staty, dużo pancerza tracimy, ale powiedzmy, że ją... Chociaż nie, w sumie dobra, niech będzie tak, nieważne, to tam wszystko jedno. Trochę tych trzech głównych stat dawało, ale sporo pancerza na minus i tak dalej, więc powiedzmy, że oplujemy. Teraz mamy po raz kolejny wojownika, powiedzmy, że tak, no z 10 prób jeszcze, bo chciałem przebić tą 20 wieżę, udało nam się przebić, także na razie się po prostu wstrzymamy. Tam bardzo bliska próba, ale to już będą takie, wiecie, niedobitki, więc dobra, powiedzmy, że na razie koniec. No i co ja bym chciał tu jeszcze zrobić? Może zrobimy takiego ostatecznego skana. Chociaż nie, czekajcie, zrobiłem skan, ale niepotrzebnie, jeszcze tego golda powinienem wydać, tak szczerze, żeby jeszcze zobaczyć, czy ewentualnie na coś tu mamy fajne procenty. Tu dobiję już do 1300, żeby było z głowy, bardzo dużo tych podstaw nam wpadło właśnie dzięki tej wieży. Także okej, tu mamy 1300. Te boczki są słabe, ale boczki to ja podbiję na evencie golda, który będzie od jutra. Także tu powiedzmy, że jeszcze dobijemy troszeczkę w tą inteligencję. Powiedzmy, że do 50 się zmieścimy. Chyba nie, no nie, brakło nam troszkę. Ale dobra, jeszcze jednego skana, jak już jesteśmy powiedzmy na tip-top i zobaczymy. 210 level, ja jestem szczerze mówiąc usatysfakcjonowany tym, co wpadło. Ale jeżeli jeszcze byłyby jakieś fajne procenty, jeszcze coś docisnąć, to dlaczego by oczywiście tego nie zrobić. Kręci się, kręci pingwinek. No, dawaj, dawaj, pokaż mi, co ja tutaj jeszcze mam. To 13 piętro mnie w sumie interesuje. Okej, okay, na 13 piętro 0,07, no to to są po raz kolejny bardzo małe procenty. Na wieży 0,30, więc też nie najwyższe. Więc okej, okay, może ewentualnie jeszcze by tu jakieś tornado padło, ale to niekoniecznie dzisiaj. Tyle na tym odcinku. Oczywiście jeszcze tu mam awkę do zrobienia i tak dalej. Muszę to wszystko sobie poogarniać, ale to już po odcinku. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że ten prawie 50-minutowy odcinek Wam się podobał. Bardzo ładnie tutaj nam poszło, bardzo fajnie to rozegrało. Wbiliśmy 210 level, gdzie chyba zaczynaliśmy ze 172 albo coś takiego. Także no po tygodniu równym gry, po 7 dniach udało nam się wbić ten 200 poziom. Zobaczmy jako która osoba na serwerze. To od razu Wam pokażę tą topkę, tylko miło by było tu, no właśnie, żeby nam zadziałało. Mamy Berka, zobaczcie, 242 level, on jeszcze nawet Beryla nie odebrał, co ciekawe, a tak pocisnął, więc bardzo ładnie, no ale to jest Berek, to jakby nie ma co się dziwić. Tu mamy Davalona, 233 w tym momencie, no ale to już praktycznie od kilku dni ma tam taki level i tu za bardzo nie klika. Tu mamy też Zebo, 218, Shantar 235, Koka 240 już, Pawka. O, tu w ogóle jakiś Polak też się wbił. Sahin to też jest Polak swoją drogą, ale to już chyba mówiłem na początku. 210 zwiadowcą, co ciekawe, więc też ładnie. Jacki to 208, Azuria tutaj wojownikiem też 201, zajebiście w ogóle tym wojownikiem, to jest tak ciężko to klikać. Mi chyba się nie udało na WP, musiałbym sobie serię odpalić z powrotem, ale chyba mi się nie udało wbić 200 levela, w sensie 200 plus po tygodniu, tak mi się wydaje. Dobra, tu mamy jakiegoś maga 200, łowca demonów 200, tu orzeł 217 już też fajnie, Eraj 201, no to już trochę jest tych 200, Shurik 207, no i my tutaj dość nisko, no bo jeszcze nie robiliśmy ręki ani nic, czyli dobra, mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14, czyli jako 15 osoba na serwerze. Ty, to nawet
fajnie, okrągły numer, to mi się akurat podoba. No, ale w każdym razie tak się prezentuje topka, jeżeli was to interesuje. Pupilki, no to w sumie nic ciekawego, już coraz więcej osób tu ma, 277, to jakby logiczne. My w tym momencie w pupilach jesteśmy na 23 miejscu, przeważnie jak robię ataki, to jestem w top 10, no a potem w ciągu dnia wiadomo, spadam. Dzisiaj złapiemy, będziemy mieć 20 tych petów, także tak to będzie wyglądać. Podziemia w tym momencie już 27 osób mam. My jesteśmy jako osoba, która miała jako piąta bodajże, jak tam dobrze pamiętam, jeszcze dzisiaj nie robiliśmy ataków, no ale tak to po prostu wygląda z tymi podziemiami. Tyle, tamtą topkę tak dokładnie nie analizowałem, ale to ewentualnie możecie sobie zatrzymać i sami obczaić. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz w opisie. Zostawiajcie suba z dzwonem, jutro wreszcie się pojawi ten poradnik do przejść na nowym backendzie w tych pupilach, dlatego że no przerwa, w końcu przerwa od tego barda. Tyle już odcinków z niego wleciało, że jutro zresztą nawet nie będę miał raczej czasu wam nic nagrywać, więc a tamten odcinek już mam przygotowany od paru dni, także jutro raczej przerwa, zobaczymy jak to wyjdzie w weekend. Oprócz tego co, piszcie komentarze, czy odcinek wam się podobał, bo 50 minut soczystego klikania lochów, więc chyba to co lubicie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, to już chyba mówiłem, linki w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuk w górę, to najważniejsze, pamiętajcie o tym i subskrybujcie z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na tym naszym bardzie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!